Województwo Małopolskie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie już od 2012 roku realizuje edukacyjny program zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie. Dzisiaj policjanci otrzymali materiały promocyjne, które pomogą w prowadzeniu zajęć z najmłodszymi użytkownikami internetu. Internet jest takim medium masowym, dlatego te wszystkie akcje, działania, które są podejmowane tak, aby edukować w szczególności tych najmłodszych o zagrożeniach, które są w sieci, również muszą być podejmowane szeroko. Uważamy, że jako Samorząd Województwa Małopolskiego powinniśmy ten projekt właśnie z Komendą Policji realizować, tak aby docierać do tych najmłodszych, aby mieli świadomość, co czyha w internecie. Podczas spotkań policjanci edukują dzieci, jak bezpiecznie korzystać z internetu i uczulają na sytuacje, które mogą być dla nich niebezpieczne. Te materiały, które tutaj dostaliśmy dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, są bezcenne, ponieważ pomagają nam w taki bezpośredni sposób dotrzeć do młodzieży i zainteresować ich tematyką cyberzagrożeń. Chcemy również namawiać młodzież do tego, żeby nie spędzali czasu korzystając cały czas ze smartfona czy komputera, ale też żeby korzystali aktywnie ze sportów i z różnego rodzaju rekreacji. Małopolska policja objęła projektem prawie 500 000 dzieci. Jednak policjanci zaznaczają, nie jest to tylko program dla najmłodszych. Obejmujemy naszą akcją również rodziców i opiekunów, ale też nauczycieli. Chcemy działać w tym właśnie obszarze dzieci, rodziców, opiekunów oraz nauczycieli, czyli również osób dorosłych, które często mają mniejszą wiedzę od samych dzieci. Dzieci się o wiele szybciej uczą tych nowinek technicznych niż dorośli. W związku z tym ta edukacja musi być naprawdę bardzo szeroko prowadzona. Do końca ubiegłego roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realizację programu kwotę ponad 1 300 000 złotych. Natomiast policjanci dotychczas odwiedzili 9251 szkół oraz ponad 2000 instytucji i placówek.